Witam w sadowniczej stacji badawczej firmy Bayer w Kozietułach Nowych. Dzisiaj odbywa się spotkanie z doradcami sadowniczymi z całego kraju, na którym to pokazujemy wyniki doświadczeń, które prowadziliśmy od wczesnej wiosny. Znajdujemy się w kwaterze Goldena, gdzie widzimy zamontowany system do zraszania nadchorągowego i tu w tej kwaterze wykonywaliśmy doświadczenie, w którym chcieliśmy ocenić wpływ opadu deszczu na tempo wchłaniania substancji aktywnej niektórych insektycydów. Robiliśmy różne kombinacje, gdzie deszcz dawaliśmy godzinę po zabiegu, deszcz dawaliśmy na innych kombinacjach 4 godziny po zabiegu. Oczywiście dodatkowym aspektem, który był tu oceniany oprócz opadu deszczu, była również temperatura powietrza, w której był wykonywany zabieg. I tyle o ile, jeżeli chodzi o opad deszczu, niektóre substancje aktywne już po godzinie bardzo dobrze wchłonęły się do liści i ten opad deszczu po godzinie nie spowodował spadku skuteczności tych preparatów, powiedzmy ocenianych do 2 tygodni po wykonanej aplikacji przeciwko mszycy na jabłoniach, mszycy jabłoniowej, o tyle zabieg wykonany w niekorzystnych warunkach temperaturowych, kiedy jest już ciepło, powyżej 20-22 stopni Celsjusza, a temperatura będzie gwałtownie rosła do prawie 30, pokazuje, że substancja aktywna ulega najprawdopodobniej degradacji i jej wchłanianie jest bardzo mocno ograniczone. Więc pamiętajmy o tym, aby szczególnie w tym okresie, kiedy mamy bardzo gorąco, zabiegi wykonywać głównie wieczorem albo bardzo, bardzo wcześnie rano, kiedy mamy tą temperaturę oscylującą w okolicach 12-15 stopni Celsjusza, ale wiemy, że będzie rosła, ale mamy też wyższą wilgotność powietrza, co sprzyja wchłanianiu substancji aktywnej insektycydów. Ten rok różni się diametralnie od tych ubiegłych. O ile w tym okresie, tak jak w tamtym roku, ten czerwiec jest w miarę gorący i upalny, o tyle wiosna, która już minęła, była zupełnie inna. Natomiast skupmy się teraz na tym, co aktualnie dzieje się w sadach jabłoniowych. Mamy na pewno wzrost zagrożenia ze strony szkodników, mszycy jabłoniowo-babkowej, mszycy jabłoniowej czy bawełnicy korówki. Mamy również wzrost zagrożenia ze strony mączniaka jabłoni. Jeżeli chodzi o parcha jabłoni, tutaj zakończył się okres infekcji pierwotnych, natomiast spora liczba plam parcha obecnych już na liściach właśnie z tych infekcji pierwotnych powoduje problem w przypadku kolejnych opadów deszczu, które będą następowały, będzie dochodziło do infekcji wtórnych. Co możemy zrobić teraz? Przede wszystkim zlustrujmy sady, zobaczmy, jak wygląda sytuacja ze szkodnikami. Tam, gdzie mamy mszycę jabłoniową, czy jabłoniowo-babkową, czy bawełnicę, powinniśmy zastosować preparat długodziałający, preparat, który będzie wnikał do rośliny, będzie aktywnie krążył w roślinie i będzie dostarczany do tych najmłodszych przyrostów, gdzie mszyce bardzo lubią zakładać nowe kolonie. Jednym z możliwych rozwiązań jest preparat Movento 100 SC. Oprócz Movento możemy również na ten moment stosować jeszcze preparat Sivanto Prime, który jest wysoce skuteczny w zwalczaniu mszycy jabłoniowo-babkowej, tej jednej z najgroźniejszych mszyc żerujących na jabłoniach. Nawet tam, gdzie mamy mocno pozwijane liście, produkt osiągnie zadowalającą skuteczność. Jeżeli chodzi o parcha jabłoni, szczególnie w takich okresach, jak mamy o tej porze, czyli te dłuższe, te przelotne opady deszczu, ale pojawiające się co kilka dni, możemy spokojnie zastosować fungicyd Lunacare na bazie fluoperamu oraz fosetylu. Doświadczenia, które prowadziliśmy w ubiegłym roku i 2 lata temu w sadowniczej stacji badawczej, pokazały, że takie 2 zabiegi w odstępach 10-dniowych preparatem Lunacare w okresie, kiedy mamy kilkudniowe opady deszczu, spowodowały, że przed parchem i infekcjami wtórnymi bardzo dobrze się ochroniliśmy. Dodatkowo wyczyściliśmy, mówiąc kolokwialnie, drzewa z mączniaka jabłoni, także gorąco polecam i zachęcam. W tym sezonie odpowiedni moment na zastosowanie Movento był to przełom maja i czerwca. Były wtedy drzewa w dobrej kondycji, mieliśmy odpowiednią ilość opadów. Był to początek rozwoju szkodników typu mszyce, typu miodówka, typu bawełnica, więc ktoś, kto zastosował wtedy Movento, może powiedzieć, że większość szkodników szczących zwalczył. Pamiętajmy o tym również, że stosując Movento, pozaetykietowo zwalczamy również przędziorki i pordzewiacze, co znacznie ułatwia sadownikom pracę i mamy jeden zabieg mniej.
W tej chwili z parchem mamy sprawę praktycznie już zakończoną, bo wysiewy zarodników pierwotnych nam się już pokończyły, a ochrona była na tyle szczelna, że jest w sadzie czysto. Sprawę szkodników, głównie mszyc, jesteśmy po dwóch zabiegach w tym sadzie. Zrobiliśmy przed samym kwitnieniem siwanto, a potem po około 3-4 tygodniach poszło mowento, także na razie te substancje nam trzymają. Mowento trzyma, nie ma problemu. Są naloty dorosłych uskrzydlonych, ale nie są w stanie jeszcze zakładać kolonii, bo giną. Jesteśmy teraz w końcówce czerwca i proszę Państwa, pewne sprawy, jeżeli chodzi o ochronę, zostały już, powinny być zamknięte, czyli walka z mszycami, walka z przędziorkami, ale oczywiście jeżeli zrobiło się pewne błędy, czy zabrakło pewnych zabiegów ochrony w okolicach przed i tuż po kwitnieniu, no to te szkodniki mogą jeszcze występować i wymagają dalszych zabiegów ochrony. Ale jeżeli ktoś to zrobił właściwie, to w tej chwili właściwie nie widzimy mszyc, nie widzimy przędziorków. I oby taki stan się utrzymał jak najdłużej. To, co jest teraz najważniejsze, to jest kwestia owocówek. Owocówki latają od kilku tygodni w bardzo różnie w różnych sadach. To znaczy są sady, gdzie trzeba było wykonać już dwa, a nawet trzeci zabieg. W tej chwili mamy drugi pik pierwszego pokolenia. A są sady, gdzie zrobiono jeden zabieg i to jeszcze właściwie w sytuacji, kiedy ilości motyli były poniżej progu zagrożenia. Z tym, że oprócz owocówki mamy jeszcze zwójki. Zwójek jest kilka gatunków i chcę powiedzieć, że w tym okresie bardzo gorącej pogody te loty zwójek bardzo się nasiliły w wielu sadach, nawet w tych, w których w poprzednich latach tych zwójek było dużo, dużo mniej. I teraz obserwujemy, że jest ich sporo. W tej chwili lata siatkóweczka i można połączyć zabieg zwalczania jabłkóweczki z siatkóweczką, również wydłubka oczateczka, a zaczynają loty rdzaweczka i bukóweczka. Także bez pułapek, proszę Państwa, nie ma możliwości pokierowania racjonalnego ochroną. No, te przykłady, o których mówię, wskazują, że można zrobić jeden, dwa zabiegi, a czasami już są potrzebne 4-5 zabiegów. A w sytuacji, kiedy mówimy o ilości pozostałości środków ochrony roślin w owocach, ta walka powinna być właśnie racjonalna, czyli oparta o właściwy monitoring.